Witam serdecznie, moi drodzy! Ja nazywam się Tomasz Zając, a to jest kanał Ryżem po oczach. Serdeczne pozdrowienia z Azji Południowo-Wschodniej, konkretnie z Tajlandii, no i z miasta Bangkok. Moi drodzy, nie bez powodu na początku tego filmu miałem związane ręce, również na mojej głowie sterczała czapka, a usta zakrywała maska. Wszystkie te przedmioty mogą się kojarzyć z brakiem wolności. Nie one same w sobie, ale oczywiście to, w jaki sposób je przedstawiłem. Na pytanie jednego z widzów w dzisiejszym odcinku będę właśnie odpowiadał, a pytanie brzmiało: jak wygląda życie w Azji? Czy jest tutaj wolność? Jakbyś ocenił sytuację w naszym kraju, w Polsce, z perspektywy osoby żyjącej daleko w Azji, w południowo-wschodniej, w kraju orientalnym, oddalonym o setki kilometrów od naszego kraju, z inną kulturą, obyczajami, z innymi tradycjami, z innym systemem politycznym. Jak to wygląda? No i moi drodzy, na samym początku przede wszystkim powiem, że samo pojęcie wolności jest pojęciem bardzo szerokim, więc nie będę tutaj poruszał go w kategoriach, nazwijmy je, filozoficznych, ale mniej więcej opiszę, jak wygląda sytuacja w wybranych przeze mnie dziedzinach życia codziennego, co również można w Tajlandii robić, czego nie powinno się robić pod żadnym pozorem, jak wygląda Polska i niektóre sprawy w naszym kraju z perspektywy dalekiej emigracji. No moi drodzy, przede wszystkim w Tajlandii, jeśli chodzi o wolność, to trzeba ją podzielić jakby na dwie, moim zdaniem, sekcje. To znaczy na wolność taką osobistą, personalną, wolność obywatela w jego życiu codziennym i w funkcjonowaniu oraz na wolność taką, powiedzmy, ogólną, czyli wolność, która funkcjonuje w całości społeczeństwa, wolność rozumiana z perspektywy tutejszego prawa, tutejszych zasad. Więc, moi drodzy, w Tajlandii, jak wszyscy wiemy, niektórzy z was przyjeżdżali tutaj na wakacje, niektórzy pracowali, bardzo często spotyka się street foody, jest sprzedawane jedzenie na chodnikach, zgar kuchni, są uliczne grille, ludzie sprzedają również różnego rodzaju przedmioty, ubrania, zegarki, kosmetyki, wszelki asortyment, jaki można kupić na wakacjach. Pod tym kątem jest bardzo duża swoboda i wolność gospodarcza w Tajlandii. Praktycznie bez jakichś większych zezwoleń, kontroli sanepidów, zezwoleń ze strony urzędów skarbowych, bez wpływu z polskiej perspektywy, można powiedzieć, ZUS-u, można śmiało sprzedawać na ulicy, tak? Jeśli chodzi o prowadzenie jakichś biznesów, czy to jest to wielka firma, czy jest to mniejsza firma, sam podatek w Tajlandii to jest gdzieś, z tego co ja wiem, 7%, w Polsce jest to 23%, więc na pewno w krainie uśmiechu jest większa wolność gospodarcza, jeśli mówimy o prowadzeniu biznesów, o zakładaniu działalności i firm, ale również jeśli chodzi o taką wolną sprzedaż na ulicy. Ostatnie dwa lata no to były bardzo ciężkie, wiadomo, Tajlandia jest krajem turystycznym, nie przyjeżdżało zbyt wielu turystów, w Bangkoku jeszcze ludzie jako tako mogli sobie poradzić, no bo jest to duże miasto, miasto możliwości, ale mniejsze wyspy, pomniejsze prowincje no to bazowały zwłaszcza tylko na turystyce. No i właśnie tutaj dzięki wspomnianej wolności wiele osób mogło sobie poradzić. Osoby, które dotychczas prowadziły może guest house'y, może zajmowały się obcinaniem włosów w zakładach fryzjerskich, tak, które nie miały zbyt dużej ilości klientów, mogli się jakby przebranżowić w ten sposób, że po prostu wystawiali stolik albo gar kuchnię na chodniku albo przy głównej ulicy, no i sprzedają uliczne jedzenie. Mam znajomego, on jest prawie już przed 60, pochodzi z Pattayi, ale mieszka w Bangkoku, tutaj niedaleko mnie. Przez ponad 10 lat ostatnich pracował w jednym z hoteli na wyspie Phuket.
Był walizkowym, po prostu pomagał turystom, którzy przyjeżdżali brać walizki, dźwigać je do hoteli, do pokoi i tak dalej. Branża turystyczna troszeczkę padła, no i co on w tej chwili robi? Ma jedną wielką walizkę, wystawia ją na chodniku, na wieszakach wywiesza swoje używane ubrania, koszulki, spodnie, spodenki, na ziemi kładzie jakieś buty, sprzedaje to za 50 batów za sztukę, czyli jak on to mówi, najlepsza cena na świecie. No i dzięki temu jakoś w stanie jest wiązać koniec z końcem i poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Gdyby był w Polsce, nie miałby takiej możliwości, no bo u nas, żeby sprzedawać na chodniku, trzeba mieć zgodę z Urzędu Miejskiego, trzeba odprowadzać podatek w zależności od wielkości terenu, który zajmujemy. Jeżeli chcielibyście sprzedawać jedzenie, no to do tego dochodzi sanepid, jakieś wszelkie służby sanitarne i tak dalej. Więc pod kątem gospodarczym na pewno w Tajlandii jest o wiele większa wolność niż ma to miejsce w Polsce. Ja nie mówię tutaj o życiu obcokrajowca, który chciałby otworzyć biznes, no bo to już jest związane z większą ilością restrykcji, jakichś zasad, paragrafów, dokumentów, które trzeba również przedstawić, posiadać odpowiedni kapitał, odpowiednie zgody, zezwolenia, które uzyskuje się w urzędach. Ale jeśli chodzi o obywateli tajskich, a raczej o poddanych, bo w Tajlandii musicie sobie tutaj uzmysłowić, nie ma definicji obywatela, tak jak u nas, tylko jest definicja poddanych. Jest to królestwo, mają króla, są więc poddanymi, mają możliwość zarabiania w wolny sposób na ulicy, więc nawet w kryzysach są sobie w stanie poradzić. Nie ma takich restrykcji, nie ma takiej kontroli, nie ma takich, że tak powiem, obciążeń, które powodowałyby, że człowiek nie jest w stanie jakoś znaleźć rozwiązania. No wielu Polaków jest zachwyconych, kiedy wyjeżdżają do Ameryki Południowej, kiedy odwiedzają kraje azjatyckie, bo ja już nie mówię tylko o Tajlandii, ale mamy Wietnam, Kambodżę, Laos. Do pewnego stopnia jeszcze funkcjonowało to do niedawna w Chinach, ale teraz jest już bardziej kontrolowane przez tamtejsze służby, a to ze względu na podatki. Wszyscy są zachwyceni tym, że mogą kupować uliczne jedzenie, że mogą chodzić po kolorowych bazarach. A u nas w Polsce to nie funkcjonuje. Jeżeli pani Krysia albo pani Basia, które mają 60 lat, albo są troszeczkę starsze, są na emeryturze, chciałyby sobie dorobić na przykład poprzez sprzedawanie kanapek dzieciom, które idą do szkoły, wystawiając stolik przed blokiem, nie mogą tego robić, muszą odprowadzać podatek, do tego dochodzi właśnie skarbówka, ZUS, sanepid. No i pani Krysia więcej wyda na ten chleb, szynkę, masło i na ser, aniżeli zarobi, sprzedając dzieciom te kanapki. Więc nie ma u nas w Polsce wolności gospodarczej takiej dla zwykłego obywatela. Nie każdy ma dobre wykształcenie, nie każdy jest na państwówce, nie każdy jest właścicielem biznesów. Ludzie chcieliby w jakiś sposób sobie uczciwie dorobić na zasadzie, że ja widzę, że ty oferujesz jakąś usługę, przychodzę do ciebie, mam wolny wybór jako dorosły człowiek, mogę od ciebie kupić jedzenie z ulicy, może zajmujesz się naprawą obuwia, może prowadzisz malutki punkt przeróbek krawieckich. W Tajlandii często na chodnikach spotyka się krawcowe, które mają postawione zwykłe krzesło plastikowe albo drewniany stolik, a na nim stara maszyna do szycia i można w ten sposób sobie naprawiać zniszczone ubrania albo zmieniać ich rozmiar. Nie trzeba tego nawet rejestrować, nie trzeba mieć jakiegoś punktu albo pomieszczenia, które się wynajmuje. A u nas w Polsce nie można. Zakazane, opodatkowane i tak dalej. Więc pod takim kątem na pewno jest większa wolność. No moi drodzy, co jeszcze można powiedzieć na temat wolności w Tajlandii? Na pewno, moi drodzy, trzeba pamiętać o tym, że przyjeżdżając tutaj, jako obcokrajowiec zwłaszcza, nie można wtrącać się do spraw politycznych. Najlepiej po prostu nie komentować polityki, nie oceniać władzy, nie dawać swojej opinii. Jest to temat bardzo śliski, jest to temat niebezpieczny. Nawet przeglądając jakieś posty na Facebooku, filmy na YouTubie, posty na Twitterze, coś komentując, wstawiając jakieś memy, jakieś zdjęcia, można popaść w ogromne kłopoty.
Możesz myśleć swoje, ale opinie powinieneś zachować właśnie dla siebie. Lepiej się do tego nie mieszać, być od tego jak najdalej, robić swoje. Jeżeli jesteś turystą, spędź pięknie czas, odwiedź piękne wyspy, skosztuj dobrego jedzenia, poznaj miejscowych ludzi, wyjedź i żyj w spokoju. A jeżeli tutaj już mieszkasz na stałe, tak jak chociażby ja, no to zajmij się swoją pracą, zajmij się rozwojem swojego biznesu, zajmij się swoją rodziną. Polityki nie komentuj. Moi drodzy, najważniejsza sprawa, która jest w konstytucji tajskiej, przede wszystkim nie można obrażać rodziny królewskiej, króla i wszystkich i wszystkiego, co z tym związane. Jest to według tutejszego prawa obraza majestatu. To nie funkcjonuje w Europie, nie ma tego w żadnym kraju europejskim. Tutaj to funkcjonuje, jest to oficjalnie w konstytucji, także zapomnijcie o jakiejkolwiek krytyce w stosunku do króla, do jego otoczenia. No i zapomnijcie o polityce, o komentowaniu władzy. Jest to po prostu dla waszego dobra. I teraz tutaj dochodzimy do kwestii wolności słowa, tak? No moi drodzy, wiele się na ten temat mówi. W Tajlandii chociażby mieszka kilku Polaków, którzy prowadzą kanały na YouTube. Ja nie będę wymieniał nazwisk, nie będę podawał nazw tych kanałów. I bardzo często w ostatnim czasie spotykam się z tym, że przeglądając ich filmy albo oglądając jakieś odcinki, oni nie używają różnego rodzaju słów takich jak pandemia, jak COVID, jak wirus, jak szczepienia. Więc moi drodzy, czy oni są wolni i stosują się do wolności słowa? Moim zdaniem nie. YouTube jest platformą, która powstała na zachodzie, czyli w krajach powiedzmy demokratycznych, takich gdzie ludzie powinni mieć swobodę wyrażania się, swojej opinii, a ci ludzie sami sobie narzucają autocenzurę. Dlaczego? Albo monetyzacja, albo subskrypcje, albo usuną mi ten film i mi go ocenzurują. Ja tutaj nie krytykuję i nie chcę mówić, czy to jest dobrze, czy źle. Ja mam tą możliwość i tą swobodę wypowiadania się, dlatego że ja na YouTubie nie zarabiam, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie jestem uzależniony od ilości wyświetleń, subskrypcji, od jakichś wpłat i tak dalej. Mam swoje oszczędności, na które sam zapracowałem, wprawdzie nie prowadząc jakiegoś biznesu, ale pracując ciężko na etatach przez ostatnie 5 lat po 12-14 godzin dziennie, bo najpierw były Chiny, teraz jest Tajlandia, więc ja na pewno sam siebie nie będę cenzurował, sam nie będę sobie zakładał kagańca na moje usta. Ja uważam, że to jest pewnego rodzaju hipokryzja, zwłaszcza, że internet w dzisiejszych czasach jest jakby ostatnim bastionem wolności, jeśli mówimy o mediach, no bo telewizja, radio, prasa, to wszystko jest ocenzurowane, przefiltrowane, redaktorzy są po prostu uciszani, nie mogą głosić prawdy. Ja nie będę sam siebie cenzurował, dlatego że po prostu jestem człowiekiem wolnym, jestem uniezależniony od wpływów, od subskrypcji, od monetyzacji i tego typu spraw. No tutaj ktoś mi może zarzucić, no dobrze Tomek, ale to w takim razie, jeżeli jest wolność słowa i ty tak możesz o wszystkim mówić, dlaczego nie krytykujesz władzy, dlaczego nie wypowiadasz się na temat królestwa rządzącego danym krajem i tak dalej. No i tu, moi drodzy, jest pewna różnica. Wiecie, moi drodzy, jest różnica pomiędzy wolnością słowa, a pomiędzy samowolą i przestrzeganiem prawa lokalnego. No bo tak, jak jeszcze mieszkałem w Chinach, dosyć często zdarzało mi się, że otrzymywałem wiadomości albo komentarze, że jestem agentem, że zachwalam tamtejszy reżim, że popieram autorytaryzm, że jestem komunistą. No i w ogóle same najgorsze epitety w moim kierunku. A dlaczego? Dlatego, że chwaliłem pewne zjawiska, jakie mają miejsce w Chinach, opisywałem kwestie chociażby dotyczące wolności gospodarki, zakładania biznesów, opisywałem pozytywne zjawiska, jakie występują wśród Chińczyków, jak oni funkcjonują na co dzień. No ale moi drodzy, ludzie czasem oczekują i zachowują się w ten sposób, jak gdyby chcieli, żebym ja wyszedł na placu Tiananmen, miał koszulkę z napisem 1989 i zaczął manifestować i krzyczeć przeciwko tamtejszej komunistycznej partii Chin i przeciwko władzy z Xi Jinpingiem na czele. No moi drodzy, z mojej strony byłby to zwykły idiotyzm, bo to nie jest tak, że ja nie wiem na temat rewolucji kulturalnej, na temat wielkiego skoku, na temat wojny domowej pomiędzy Kuomintangiem i komunistami, na temat Mao Zedonga,
na temat wszystkich tych zjawisk, jakie mają miejsce w Chinach, a dotyczą inwigilacji, kontroli, cenzury prasy i wszystkich mediów. Ja to wszystko wiem, a to, że nie krytykuję danej władzy i nie manifestuję na wspomnianym placu Tiananmen, to wcale nie oznacza, że ja popieram tamtejszy reżim, że jestem zwolennikiem autorytaryzmu, że nie używam wolności słowa. Po prostu musiałbym być głupi, żeby takie rzeczy robić. Myślę, że każdy inteligentny człowiek, który troszeczkę jest obeznany ze światem, z historią, z geopolityką, który komentuje filmy, powinien wykazać się swoją inteligencją i nie zadawać takich pytań albo nie dawać takich komentarzy, bo to jest normalne, że jeżeli masz jakąś wiedzę na temat funkcjonowania danego kraju i tam jedziesz, tam mieszkasz, to nie będziesz ani bohaterem, ani męczennikiem, który będzie się wypowiadał na takie tematy. Po prostu ja tam byłem gościem, pracowałem, zarabiałem pieniądze. Osobiście może mam swoje jakieś zdanie na ten temat, może ono jest bardzo krytyczne, może tego nie popieram, nie lubię. Mogę osobiście twarzą w twarz z wami porozmawiać i podzielić się taką opinią, ale to nie znaczy, że ja będę w moich filmach posługiwał się tego rodzaju zdaniami, wypowiadał różne słowa, krytykował tamtejszą władzę, manifestował, no i po prostu był męczennikiem i bohaterem w cudzysłowie, tak? Jeżeli ktoś jest inteligentny, takie rzeczy rozumie. Tak samo jest tutaj, są określone prawa, określone zasady. Jestem tutaj gościem, pracuję, wprawdzie mam rodzinę, chcę tutaj wiązać swoją przyszłość z tym krajem. Więc tak jest, takie są zasady, tak to funkcjonuje. Tylko że różnica jest taka, że tutaj wiemy o tym. Mamy to jasno i klarownie podane na tacy, jest to napisane w konstytucji, w tutejszym prawie. A u nas w Polsce mówi się wiele o wolności słowa, o demokracji, o prawach obywatela, o prawach człowieka. No a tak naprawdę, moi drodzy, spójrzcie, co się działo przez ostatnie 2 lata. Ile jest wolności słowa chociażby w demokratycznej Polsce? Lekarze, którzy chcą się opierać całym tym szczepieniom narzucanym przez wielkie korporacje, są uciszani. Dziennikarze, którzy piszą książki na ten temat, którzy produkują filmy na ten temat, są uciszani. Cenzura na YouTube. Algorytmy usuwają filmy, w których występują poszczególne słowa. Platforma zachodnia, nie stworzona w Chinach. Ludzie, którzy prowadzą kanały, jak już wcześniej wspomniałem, sami nie używają różnych wyrazów. Bo monetyzacja, bo subskrypcja, bo nie dostanę pieniędzy, bo nie wyświetlą mi się reklamy. Więc o jakiej my wolności słowa mówimy, moi drodzy? Wolność słowa oczywiście to nie jest na zasadzie takiej, że my możemy mówić, co nam się żywnie podoba, bez jakichkolwiek konsekwencji. Bo na przykład ja nie uważam, że wolnością słowa jest to, żebyśmy mogli obrażać na przykład głowę państwa, prezydenta, wyzywając go od tych lub innych. Nie będę używał tutaj epitetów. Oczywiście jestem za tym, żebyśmy mogli krytykować naszą władzę w Polsce, wytykać prezydentowi, premierowi danej partii, co robi źle, co nam się nie podoba, co można by było zmienić. No ale natomiast uważam, że nie powinniśmy używać epitetów i to powinno być w pewien sposób kontrolowane, bo wolność słowa to nie jest samowola, tak? Więc obrażanie kogoś, a krytykowanie oparte na argumentach, to jest bardzo duża różnica. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie. Tak samo ten film, który ja tutaj nagrywam, wielu osobom może się podobać. Będą tacy, którzy go nie będą lubić, którzy go będą chcieli krytykować, minusować. Nie ma problemu. Ja, jak mówię, na moim kanale mam tą możliwość, że mogę swobodnie się wypowiadać, bo nie jestem uzależniony od czynników zewnętrznych. Jeżeli mówimy o czynnikach finansowych, o subskrypcji, o ilości wyświetleń, o monetyzacji i tego typu spraw. Więc trzeba czasami wybierać, moi drodzy, albo pieniądze, albo mówienie prawdy, albo, słuchajcie, moi drodzy, swobodne wypowiadanie się na dany temat, albo monetyzacja i kalkulowanie, tak? Tu nie krytykuję tych ludzi, którzy to tak robią, którzy działają w ten sposób, to jest ich wolny wybór, to jest ich sprawa, są uzależnieni od zewnętrznych finansów, dotacji ludzi, którzy
ich oglądają. Ja na przykład nie twierdzę, że nie chciałbym zarabiać na swoim kanale w przyszłości, chociażby jeśli go już rozwinę, jeżeli będę produkował lepszej jakości filmy. Jak najbardziej, ale bardziej wolałbym, żeby to były na przykład wpłaty od widzów, którzy będą przesyłać pieniądze, albo jakiś patronite. Na pewno nie chciałbym być uzależniony od ilości wyświetleń, od subskrypcji, od monetyzacji, tak? Dlatego ja też pracuję, sam na siebie zarabiam. W tej chwili mam również plany, żeby wejść w pewien biznes związany z szeroko pojętą edukacją. No jest troszeczkę za wcześnie, żeby na ten temat mówić, bo muszę przekalkulować ewentualne zyski i straty, spojrzeć na swoje finanse, wtedy może będę to rozwijał i będę zarabiał online, ale nie chcę się uzależniać od cenzury, od monetyzacji i tak dalej. Więc wiecie, wolność to jest bardzo szeroki temat. Kolejna sprawa, na przykład mój teść jest właścicielem domu na wsi. W tej chwili nie pracuje, był farmerem, ma swoje pola ryżowe, ma plantację mango, plantację bananów, papai, miał również drzewa awokado. No i do czego zmierzam? U nas w Polsce, jeżeli masz dom, jeżeli masz ogród, jesteś właścicielem tej danej ziemi, nie masz prawa wyciąć drzewa z tego ogrodu, musisz gdzieś jeździć do urzędów, żeby uzyskać zgodę, przyjeżdża jakaś inspekcja, sprawdzają, mierzą, wydają dokumenty. Mój teść miał drzewa awokado u siebie w ogrodzie, nie podobało mu się, że tam rosną, były zbyt wysokie, bał się, że spadnie mu to na dach jego domu. Wziął siekierę, piłę, słuchajcie, zciął, spalił, nie ma problemu. Nie musiał jechać do żadnych urzędów, nie musiał pytać o jakąkolwiek zgodę, nie musiał mieć żadnych dokumentów. Jest właścicielem ziemi, jest właścicielem swojego domu, jest właścicielem swojego ogrodu, gdzie wokół ma po prostu bramę, gdzie jest płot. Chciał, to wyciął, gdyby nie chciał, to mógł zostawić te drzewa. Więc jak to jest, że w Tajlandii, w której ludzie mówi się, że nie mają wolności słowa, jest takie, a nie inne prawo, ludzie mogą takie rzeczy robić, a w demokratycznej Polsce, gdzie podobno jednostka jest najważniejsza i ludzie są suwerenem, ty nie możesz wyciąć drzewa na twojej działce. Nie możesz zrobić niczego w swoim ogrodzie, bo potrzebujesz mieć zgodę. No to jest kpina z wolności, to jest kpina z demokracji, słuchajcie, no za własne pieniądze zarobiłeś, po prostu i kupiłeś dom, wybudowałeś go na swojej ziemi, ogrodziłeś i ty nie możesz tam wyciąć drzewa, które ci się nie podoba. Bo takie jest prawo, bo ktoś ustalił takie regulacje. To nie ma nic wspólnego z wolnością. Kolejna sprawa, weźmy na przykład kwestię zdawania na prawo jazdy. U nas jak ktoś zdaje, no to musi się zapisać na jakieś kursy, szkolenia, wiadomo, są ośrodki szkoleniowe. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili, ale w czasach, kiedy ja zdawałem, no to były odpowiednie po prostu samochody. Wszyscy uczyli się i zdawali egzaminy na tej samej marce. Nie można było używać swoich samochodów zewnętrznych, tak samo było z motorami. A w Tajlandii, jak chcesz zdać prawo jazdy, słuchaj, bierzesz swojego ojca, który ma samochód, prosisz go, żeby cię uczył jeździć, wsiadasz gdzieś tam na wsi albo w miejscowości, gdzie po prostu nie ma dużego ruchu, chociażby na jednym z moich filmów, gdzie opowiadam o stadionie Muay Thai w prowincji Pathum Thani w Rangsit, widać Hondę, która jeździ dookoła na parkingu. No właśnie tak to funkcjonuje, bierzesz samochód twoich rodziców, jedziesz na parking, uczysz się jeździć. Możesz wykupić sobie kurs, ale nie musisz. Na egzamin na prawo jazdy możesz jechać swoim prywatnym samochodem, również swoim prywatnym motorem. Jedziesz do ośrodka, opłacasz, zdajesz egzaminy ABCD, masz egzamin praktyczny i możesz jeździć swoim samochodem lub swoim motorem. U nas w Polsce nie, u nas w Polsce musisz jeździć Fiatem Punto albo Oplem Astra, przynajmniej kiedyś tak było. Więc gdzie jest więcej wolności? Odpowiedzcie sobie sami. Wiecie, ja tutaj nie zachwalam innych systemów, nie zachwalam innych rządów, nie ma idealnych krajów na świecie, nie ma idealnego prawa, idealnych regulacji, ale żyjąc na emigracji, ja nie mówię tutaj o emigracji w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, nie mówię o kręgu europejskim, tylko mówię o emigracji dalekiej, o emigracji do krajów azjatyckich, może do krajów Ameryki Południowej. Więcej można mieć spojrzenia na rzeczywistość w naszym kraju i widzi się pewnego rodzaju paradoksy. Oczywiście ja nie twierdzę, że u nas wszystko jest złe. Są rzeczy, które mi się bardzo w Polsce podobają, których nie ma tutaj na przykład i nigdy nie będzie.
ale uważam, że wiele jest niepotrzebnych restrykcji, wiele niepotrzebnego prawa, które można byłoby znieść, które jest odrealnione, a widzę to z perspektywy człowieka żyjącego w Azji południowo-wschodniej. Także, moi drodzy, wiele można mówić na temat wolności, na tego, co można, czego nie można. Zostawiajcie swoje komentarze, swoje pytania, dzielcie się swoją opinią na ten temat. Jeżeli chcielibyście się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć, chociażby na temat tego, co można robić w Tajlandii, a czego nie powinniśmy tutaj robić, chociaż jest wiele filmów już na ten temat, ale ja mogę odpowiedzieć z własnego doświadczenia, czyli z doświadczenia człowieka, który tutaj mieszka, który tutaj ma rodzinę, który zna kilku obcokrajowców, którzy mają jeszcze większe ode mnie doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Zostawiajcie pytania. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkim zdrowia i wolności. Czołem!